Drodzy Państwo, na czele z rodziną Wincentego Witosa, Tarnowianie, rodacy, to jest oczywiście dla mnie szczególny moment, kiedy w 150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa, w roku Witosa, w wielu wydarzeniach, które miały do tej pory miejsce i w tych wszystkich upamiętnieniach, które są też naszym udziałem, dziś możemy to miejsce, które odwiedzał Wincenty Witos, tak, panie prezesie, to jest prawda, tu często bywał, ruszał stąd do najważniejszych wyzwań dla Polski, walcząc najpierw o Polskę, później, jak sam w swoich pamiętnikach pisze, że często właśnie niewygodne czasem wagony kolejowe stanowiły dla niego jedyne miejsce refleksji, spokoju, możliwości zanotowania myśli, później podzielenia się tym wszystkim z sobie współczesnymi. My przychodzimy upamiętnić, nie dla historii, bo historia nie jest dla historyków, tak jak niektórzy nam by próbowali wmówić. Historia jest dla przyszłości, historia jest dla nas wszystkich. I cieszę się, że PKP to dostrzega, że kolejarze polscy to dostrzegają. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. To jest dla nas wielki zaszczyt jako spadkobierców myśli ideowej, ale myślę dla nas wszystkich, bo tu jesteśmy z różnych stron i sceny politycznej i Tarnowianie przecież mają różne poglądy i ci, którzy korzystają z tego dworca również, ale niezbywalnym prawem państwa polskiego jest pamiętać o swoich bohaterach i to jest obowiązek i z tego obowiązku wywiązujemy się i będziemy czynić wszystko, żeby wywiązywać się każdego dnia. Cieszę się, że to w Tarnowie właśnie, pięknie odnowiony dworzec już od kilku lat służący w nowej, odnowionej aranżacji, będzie mógł nosić imię bohatera. Powiem szczerze, mam jakoś, jest pani poseł Augustyn, tydzień temu też byliśmy na rozpoczęciu roku w szkole mundurowej w Tarnowie i też dużo młodych osób w tej aurze, w tej pogodzie, ale są dzielni bardzo i bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze sztandarami z tym wszystkim. To jest wyraz wielkiej takiej powagi i szacunku dla minionych lat. Moi drodzy, to, że to ma miejsce właśnie w Tarnowie, nieopodal Wierzchosławice, jest i prezydent Tarnowa, i pani wójt Wierzchosławic. Tydzień temu pojechał autobus miejski już do Wierzchosławic, to się zbliżyło, kiedyś to była ta odległość dużo większa. Dziękuję i panu prezydentowi, i pani wójt w społeczności miasta Tarnowa i gminy Wierzchosławice, że się zbliżają do siebie, bo to też taka intencja i takie współdziałanie jest po prostu potrzebne, żeby naszym mieszkańcom żyło się łatwiej, żeby mogli łatwiej się przemieszczać. Dziękuję tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego. Kultywujemy tą pamięć wspólnie z rodziną w niezmienny sposób od wielu lat. Ostatnie lata przyniosły dużo dokonań, bo przede wszystkim w maju ubiegłego roku został zmazany haniebny wyrok Sądu Brzeskiego. I myślę, że musiał zaczekać Witos 90 lat, żeby oczyścić jego imię. Musiał zaczekać też wiele lat, żeby dworzec tarnowski nosił jego imię, ale było warto dla tych, którzy są jego spadkobiercami. Naprawdę to jest moment szczególny i wielki. Mam nadzieję, że każdy, który będzie przyjeżdżał tutaj na dworzec kolejowy w Tarnowie, który będzie z niego korzystał, a te zmiany, które widzimy, które następują w przemieszczaniu się pomiędzy choćby Krakowem i Tarnowem. Ostatnio chyba rekord, panie ministrze, pobity. 43 minuty z dworca głównego do dworca właśnie tarnowskiego. Nie da się szybciej dojechać tej trasy. Bardzo za to dziękuję panu ministrowi infrastruktury, całemu zarządowi PKP, wszystkim kolejarzom, służbie ochrony kolei, wszystkim tym, którzy się przyczyniają
do tego, że tak może być. Ten rozkład jazdy, który został opublikowany niedawno, bo trwa od 1 września, od początku nowego roku szkolnego, no to pokazuje skrócenie czasu dojazdu do wielu miejsc w Polsce i to jest ten cel, który jako Skarb Państwa, jako rząd przyjmujemy: ułatwienia komunikacyjne, umożliwienie łatwej i sprawnej komunikacji. A jeżeli ktoś będzie korzystał z tych dworców i wchodząc do Tarnowskiego Dworca zobaczy tą piękną tablicę z podobizną Wincentego Witosa, z tym tekstem przytoczonym, tą intencją przytoczoną przez pana prezesa Grajdę, no to będzie miał zawsze to poczucie, że jest w ważnym miejscu, gdzie też historia była pisana. Wincenty Witos zasługuje na naszą pamięć, nie tylko w pomnikach, nawet nie tylko w tych pięknych tablicach, ale przede wszystkim w czynach, które są potrzebne, czyli budowania wspólnoty, bezpiecznej, niepodległej ojczyzny i edukacji, która dla niego zawsze stanowiła podstawę funkcjonowania. Wszystkiego dobrego wszystkim, którzy przyczynili się, polskim kolejarzom, do powstania dworca w Tarnowie, a dzisiaj nadania jemu imienia, Wincentego Witosa. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Szanowny panie premierze, panie i panowie parlamentarzyści, panie wojewodo, panie prezydencie, szanowni państwo, drodzy uczestnicy dzisiejszych uroczystości. Jesteśmy na jednym z najpiękniejszych dworców kolejowych w Polsce, ale jesteśmy także na dworcu, który jest jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi o komunikację i transport w tej części naszego państwa. Nadajemy mu imię Wincentego Witosa, syna tej ziemi, trzykrotnego premiera, jednego z ojców naszej niepodległości. To właśnie Wincenty Witos przyczynił się do bardzo wielu reform niezbędnych, które należało wykonać, aby połączyć nasze nowe państwo w dwudziestoleciu międzywojennym. Także na kolei, jak wspominał premier Władysław Kosiniak-Kamysz, Wincenty Witos we swoich wspomnieniach czasami mówił o trudach podróży, także tej kolejowej. Nie tak wygodnej jak dzisiaj. Ale to, co robił jako premier, jako polityk reprezentujący ludowców, kształtując nowe, nowoczesne wtedy państwo, zawsze zależało mu na ulepszeniu i dopasowaniu tej infrastruktury, która była zniszczona albo jej po prostu nie było, do oczekiwań młodego państwa, do Polaków, którzy marzyli wiele, wiele lat o tym, żeby już budować na swoim, budować taką Polskę, jakiej oczekiwali i chcieli przekazać swoim dzieciom i wnukom. Także na kolei. To, co się zadziało w dwudziestoleciu międzywojennym, dzisiaj trudno sobie wyobrazić, jak szybko scalić różne systemy transportowe, jak wyszkolić kadrę, jak przygotować ludzi, jak wyremontować i wybudować nowe linie kolejowe, których powstało prawie 2000 kilometrów. Udało się to dzięki także Wincentemu Witosowi, dzięki jego współpracownikom, dzięki tej pracy, która była połączona kolejnych rządów. Dzisiaj chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy kontynuują tę misję, unowocześniają polską kolej, polski system transportowy. Drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, żeglugę śródlądową. To wszystko jest jeden organizm. Nigdy nie będę traktował każdego systemu transportowego oddzielnie, ponieważ on musi działać razem. Czy bardziej kocham kolej, czy podróż rowerem, autem, czy samolotem? Ważne jest, żebym mógł korzystać z nich wszystkich i żeby one ze sobą współpracowały. Dlatego stawiamy na bardzo duże inwestycje. W tamtym tygodniu ogłosiliśmy największy w historii Polski przetarg ogłaszany w jednym dniu. Trzy ważne linie kolejowe. Jedna z nich tutaj właśnie w Małopolsce, o której mówiliśmy właśnie wspólnie z panią poseł Urszulą Nowogórską w Zakopanem, wespół z burmistrzem Zakopanego. Linia, na którą czekała cała Małopolska, bo także łączy Kraków nie tylko z Zakopanem, ale także z Limanową i Nowym Sączem. I to jest słynna
linia Podłęże-Piekiełko. Na pierwszy odcinek między Szczyżycem a Tymbarkiem 2 miliardy złotych, ale w całości ten system będzie kosztował państwo ponad 12 miliardów złotych. Ale skrócimy czas podróży. Ta podróż będzie nowoczesna. Każdy, kto widział wizualizację zamówionych miesiąc temu przez nas pociągów przez Intercity, naszego narodowego przewoźnika, wie, że to są wagony przyszłości. Wagony, w których na pewno Witos napisałby dłuższe pamiętniki. Na pewno w lepszych warunkach. Ale dzisiaj myślimy o przyszłych pokoleniach. Wybudujemy także nową linię kolejową, zmodernizowaną w bardzo potrzebnym miejscu między Gdynią a Lęborkiem. Budujemy kilka linii, modernizujemy tak, żeby wybudować ostatecznie elektrownię jądrową. Potrzebne właśnie tam jest kilka środków transportu. Nowa droga od trasy S6 do elektrowni, nowa kolej, która połączy wiele miejscowości i zadba o to, żeby te 13 tysięcy osób, które będą pracować na budowie, mogło w dowolny i dobry sposób tam dotrzeć. I droga morska, ponad kilometrowa konstrukcja inżynieryjska morska, jakiej jeszcze w Polsce nie było. Tak, żeby móc przywieźć elementy na budowę elektrowni, których nie da się w inny sposób przetransportować. Szanowni Państwo, przyspieszamy bieg pociągów. Od nowego rozkładu jazdy wiele połączeń będzie szybszych, łatwiejszych, wygodniejszych. Także rewolucja czeka nas po grudniowej zmianie, gdzie jeszcze bardziej przyspieszymy. Trasy, które kiedyś były niechętnie wybierane, ponieważ były bardzo długie, między innymi między Szczecinem a Warszawą, one będą skracać się o ponad 40 minut. I za każdym razem, kiedy będziemy wydawać dziesiątki, setki milionów złotych czy miliardy, zawsze będziemy patrzeć na potrzebę pasażera, na potrzebę transportu, na potrzebę polskiego przedsiębiorcy, samorządu terytorialnego, tak, żeby wyjść naprzeciwko oczekiwaniom wszystkim tym, którzy nie tylko jako osoby prywatne, fizyczne chcą jak najszybciej przemieścić się z punktu A do punktu B w interesach, w podróży, w nauce, ale także tych, którzy stawiają na polską gospodarkę. Te inwestycje są nam niezbędne. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować władzom PKP SA, całemu zarządowi na czele z panem prezesem Alanem Beru, z panem prezesem Dariuszem Grajdą, wszystkim tym, którzy przyczynili się do dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję pocztom sztandarowym, dziękuję wszystkim pracownikom polskich kolei za dzisiejszą obecność, za waszą pracę i bardzo się cieszę, że każdy, kto przyjedzie do Tarnowa, będzie mógł zobaczyć wizerunek i dowiedzieć się o historii wielkiego Polaka, jakim był Wincenty Witos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę wybaczcie tą karczkę, którą sobie tutaj rozwijam, żeby do Was się zwrócić, ale autentycznie wzruszenie, które mnie ogarnęło, no, wolę przeczytać, żeby Państwa nie zanudzić. Szanowni Państwo, drodzy goście, mieszkańcy Tarnowa. Stoję tu dzisiaj przed Państwem jako prawnuk Wincentego Witosa, przepełniony wdzięcznością i radością z powodu wydarzenia, które za chwilę będzie tutaj miało miejsce. Piękny, zabytkowy, ponad stuletni dworzec kolejowy w Tarnowie otrzyma imię mojego pradziadka Wincentego Witosa. To dla mnie szczególny moment, pełen wzruszeń, a także okazja, aby oddać hołd człowiekowi, który swoim życiem i pracą zasłużył na godne miejsce w historii i sercu Polaków. Wincenty Witos, jak to już było wspomniane, pochodził z pobliskich Wieszosławic, wówczas biednej galicyjskiej wsi. Zaczynając jako prosty chłop, rolnik z serca i z zamiłowania,
swoją determinacją, uczciwością i pracowitością doszedł w II Rzeczpospolitej trzykrotnie do stanowiska premiera rządu, w tym, co też już było wspomniane i co jest bardzo istotne, premiera rządu obrony narodowej w 1920 roku. Całe swoje życie jako samorządowiec, polityk, państwowiec i mąż stanu poświęcił walce o wolność i godność wszystkich Polaków, a zwłaszcza polskiej wsi. Dzisiejszą uroczystość uważam w imieniu rodziny za kolejny krok w trwającym w ostatnich latach procesie przywracania mojemu pradziadkowi pamięci, godności i należytego, trwałego miejsca w naszej historii. Mam tu na myśli nadanie mu honorowych obywatelstw gminy Wierzchosławice, miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, a także szereg uroczystości upamiętniających 150. rocznicę jego urodzin, która w tym roku ma miejsce. Natomiast jeśli chodzi o honor, to tak też, jak tu pan premier wspomniał, przywrócił mu honor ten wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie, który skasował haniebny po 90 latach, na które to Witos czekał, na ten fakt, skasował ten haniebny wyrok procesu brzeskiego, w którym Witos oskarżony był o przygotowanie zbrojnego zamachu stanu. Wyrażam szczególną wdzięczność za podjęcie inicjatywy nadania dworcowi kolejowemu w Tarnowie imienia Wincentego Witosa oraz za realizację tej inicjatywy. Podziękowanie kieruję na ręce pana prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra infrastruktury pana Dariusza Klimczaka oraz zarządowi Polskich Kolei Państwowych z panem Beru i z panem Dariuszem Grajdą na czele. Bardzo, bardzo serdecznie w imieniu własnym i rodziny dziękuję. Mój pradziadek mówił: naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie może budować przyszłości. Niech ten dworzec od dzisiaj imieniem Wincentego Witosa będzie miejscem, które przypominając przeszłość, inspirować będzie nas i przyszłe pokolenia do swoistej podróży w przyszłość wspólną, zgodną, sprawiedliwą i tym samym coraz lepszą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie doktorze.